Dzień dobry wieczór Państwu, kłania się Robert Kasprzycki po raz szósty w Słów Łowieniu i jak w prawdziwie dobrze skonstruowanej grze arkadowej na zakończenie będziemy mieli do czynienia z bossem. Bossem w szóstym odcinku będzie piosenka pod tytułem Rozmarynowa, to ona będzie Państwu rozrywała paluchy na wszystkie strony, a także wymuszała niezwykłe rozwikływanie tego, co tam jest napisane. A poważnie mówiąc, sam chętnie się, żebym pochylę nad tą pieśnią, bo to pieśń przepiękna, jak mi mówiono, a także przetrudna, jak mi także mówiono, więc tym bardziej, z tym większą przyjemnością będę się Państwu mógł pochwalić piosenką pod tytułem Rozmarynowa, pochodzącą z płyty pod tytułem 4. Nie wiem, czemu powiedziałem to tym akcentem, ale w jakimś sensie skłaniam Państwa do przemiłych komentarzy, lajków i szerowań tak zwanych. Robert Kasprzycki. Drodzy Państwo, Rozmarynowa, jako się rzekła, to piosenka, wiersz, w jakimś sensie dobrze oddający tę część moich piosenek, które powstawały w rozmaity sposób. Czasami jest bowiem tak, jak już mówiłem, że dostajesz do głowy melodyjkę i chodzisz z nią przez całe tygodnie, lata, niekiedy nawet. Potem zdarza się coś takiego, że masz tekst, nad którym musisz się znęcać lata czasami, a w przypadku Rozmarynowej było trochę inaczej, bo wiersz napisał się jako wiersz w ciągu, nie wiem, czy godziny, czy 40 minut, czy 37 minut, tego już nikt nie wie tak naprawdę. Natomiast muzyka była o tyle skomplikowana, że została rozdana w rozmaite miejsce i parę osób chciało z nią coś zrobić z tą formą tekstową. Ja nie miałem pomysłu na to kompletnie, ponieważ było to na tyle blisko napisane i na tyle jakby bezrefreniczne coś, że nie miałem kompletnie pomysłu na działanie. Dopiero pewnego razu, kiedy nagrywaliśmy płytę 4, czy też konstruowaliśmy ją, mam taką koszulkę, jeśli Państwo byście chcieli zobaczyć. Jedyny wyraz, że jakby merkantylnego myślenia, kiedyś pewnego razu firma koszulkowo.com wykonała w trzech egzemplarzach koszulkę pod nazwą Kasprzycki 4. Więc na tej płycie 4 nie mieliśmy paru utworów, które się miały pojawić i w śmiesznym, zabawnym układzie działania, kiedy siedzieliśmy w Raciborsku u Agaty Szostak, ówczesnej mojej menadżerki, na przyzbie, czekając, aż coś się zrodzi w mojej głowie, nagle zacząłem sobie brzdąkać pewną melodię, która nagle skleiła się z tekstem leżącym przed moimi oczami. Tekst został napisany, jak już powiedziałem, bardzo szybko. Był tekstem owiniętym wokół takiej inspiracyjnej pieśni, Państwo pewnie ją znacie, znacie ją z przebojów rozmaitych. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Stara pieśń angielska opowiadająca o miłości nieszczęśliwej, co oczywiście jest istotne w tej pieśni, którą będziemy za chwileczkę śpiewać. Na tyle mnie zaintrygowała, że powstał tekst, który owijał się wokół rosemary, czyli rozmarynu, niezwykłej przyprawy, która jest taka słodko-cierpka i podbija wiele smaków. Oczywiście oprócz tego występuje w wiązance piosenek szałwia, ale szałwia kojarzy się raczej z dentystą niż z miłością. Natomiast rozmaryn ma w sobie różaność i jakąś taką marynowaną miłość, która gdzieś tam się z piosenek Brassensa przebija. Tekst zatem napisany jest wokół miłości nieszczęśliwej. Na koncertach zwykle wyjaśniam to w głębszej, żebym analizie. Natomiast całość owija się wokół przekonania, że nie ma nic piękniejszego niż miłość, która zdarzyć się nie może, która jest miłością, właściwie taką miłością partyturą, czyli masz ją w nutach zapisaną, ona się nigdy nie realizuje w dźwięku, ponieważ zawsze możesz ją przywołać i zawsze możesz odczuć jej smak, trochę jak smak, że tak się metaforycznie wyrażę, rozmarynu, czyli przypomnieć sobie tę pikantno-słodko-cierpką falę czegoś rozkosznego, która cię oblewa na samo wspomnienie danej osoby czy danego zjawiska.
Tyle o tekście. Teraz będzie znowu rzucanie tymi zeszytami. Bardzo lubię ten moment, ponieważ mogę pomyśleć, co chcę powiedzieć dalej. Zatem strona muzyczna. Czasem jest tak, że są artyści, którzy próbują grać na jednym akordzie czy dwóch zbitkach akordów 30 piosenek. Ja im ogromnie zazdroszczę, bo ta ergonomia sprawia, że nabiera się wtedy znamion tak zwanego stylu. W moim przypadku trudno pojęcie stylu, ponieważ jak kiedyś pewien Buffon ujął, styl to człowiek, więc ja się trzymam tego i staram się, żeby moim stylem była, żebym definiowana, czy przez mój styl, moja osoba i mój głos i to, co tam mi z głowy wypłynie. Nie trzymam się kompletnie kanonów gatunkowych, nudzi mnie to nawet. Więc w tej piosence jakoś tak się zdarzyło, że ta sympatyczna wieczorna pora pod Wieliczką zaczęła się od takiej kowbojskiej trochę zagrywki. Kompletnie nie wiedziałem, co się stanie dalej, więc poszedłem po linii najmniejszego oporu, grając przejście takie trochę flamenkowe, amol, G-dur, F-dur. To samo. Ale pomyślałem, że to jest dosyć nudne, więc dołożyłem do tego melodię, która brzmi tak. Taką zrywną, śmieszną, po której pojawiła się melodia w głowie, brzmiąca mniej więcej tak. Jak w niewysłanym tym liście, ta miłość umrze najczyściej. Ta miłość spłynie po szybie, ta miłość bez większych zdziwień. Tu nie wiedziałem, co zrobić, więc zagrałem taki akord, który brzmiał tak. Tu mi się jakoś pomyślało, znowu o moich kolegach, którzy lubią dogryzać mi, że grałem wciąż te same akordy. I melodyjka poszła w jakieś takie dziwne schematy, nieschematyczne, że udało mi się przejść do takiej formy. Jak w niewysłanym tym liście, ta miłość umrze najczyściej. Ta miłość spłynie po szybie, ta miłość bez większych zdziwień, ta miłość bez zbędnych wyznań, zamknie się cicho jak blizna, odlana balsamem ciszy, umrze nim ktoś ją usłyszy, nim ktoś ją usłyszy. I to sobie tak płynęło, do momentu, kiedy pojawił się pomysł na ożywienie tego akordu, tych trzech akordów, przez taki pochód dźwięków, do którego w zwrotce trzeciej doszedł taki ozdobnik, trochę rosyjski. A potem na zakończenie pojawiła się taka forma, że ten motywik związał się z takim czymś. Ale o tym więcej w tym prawdziwym jeźdźcu bez głowy, który pokazuje co, gdzie i jak.
I tu, drodzy Państwo, jest taka tak zwana tajemnica czegoś, co nazywamy tym urządzeniem. Tu mamy normalną żywą strunę, normalny gryf, akord a-moll 9. Naprawdę nie dzieje się nic, Grzegorz Turnał. Ale ponieważ często, jak już powiedziałem, warto sobie zmieniać tonację, piąty próg. Kapodaster na progu piątym udaje nam się uzyskać akord a-moll, który tak naprawdę jest demolem. Tu oczywiście jak zmieniamy, to mamy na przykład na drugim progu h-moll, dzięki czemu udaje nam się uzyskać wieczność, bo jak nam się zmienia głos, to możemy mieć albo patetyczny emolik, tutaj na przykład grany jak w niewysłanym tym liście, nieśmiałość i młodość, a już na starość tak zwaną będziemy mogli uzyskać jak w niewysłanym tym liście, krunerowską piękną barwę dojrzałego mężczyzny. Nie to takiego szczeniaka jak ja w tej chwili. W każdym razie w wyniku prób i błędów udało nam się uzyskać tonację a-moll w wersji piątoprogowej, czyli demol po prostu. Ale łapiemy to jak normalne akordy proste. No proste, jeżeli a-moll 9 w tej wersji jest proste. I on jest podstawą całości. Do niego dołączamy... Taka jest główna melodyjka, do której dołączamy rodzaj takiego powietrza, które jest odbiciem naszego odbicia po strunach. Delikatnie robi rodzaj chmurki. Możemy dokładać sobie paluszki. Akord kolejny. I znowu to. Tu mamy taki dziwny akordzik. To jest to, o czym mówiłem. O zdóbka, a wcześniej mamy... ten pochód. To nie jest łatwa piosenka, jeżeli chodzi o skoordynowanie właśnie ruchów prawej i lewej ręki. Do tego chodzi jeszcze oczywiście wokal, który trochę plącze. Ale jak się już nauczymy tej motoryki, która jest w tej całości tego głównego riffu, kowbojskiego, jak słyszymy zresztą, nie jest to trudne. Oczywiście możemy to zastąpić wersją na przykład... W końcu nie po to się męczymy, żebyśmy uczyli się uproszczonych akordów, tylko tego właśnie działania. I tutaj, jak rzekłem, pierwszy akord, drugi akord, trzeci akord z takim... to samo. Później jest refren. Można zagrać go też z takim... dołożenie takiego wiolinowego napędzacza. Samo zakończenie, które jest... I na to nakładamy na przykład drugi głos, który sobie śpiewam czasem. Mm-hmm.
Resztę można podglądać podczas wykonania kanonicznego, ponieważ ja sobie czasami modyfikuję to przez dokładanie dźwięków czy rozbijanie, ale generalnie ruszamy się w środku takiego czegoś, a właściwie amola, G-dura i F-dur łapanego w tej uproszczonej wersji. To chyba tyle. Drodzy Państwo, od razu się przyznam, że oczywiście gram tę piosenkę w jak najlepszej, żebym, formie działania. Natomiast często jest tak, że pojawiają się na koncertach, czy także teraz za chwileczkę, elementy improwizacji, więc one będą troszkę odbiegały od tego, co pokazywałem wcześniej. Niemniej jednak, jeśli ktoś ma ochotę sobie tak poimprowizować, to o to mniej więcej chodziło mi przy napisaniu tej piosenki, bo ona jakby jest nośnikiem treści tekstowej bardziej niż tych faramuszków, paramuszków i dokładeczek gitarowych. Prosta piosenka, troszkę mniej skomplikowanie napisana, ale dosyć bogato zaaranżowana. Mam nadzieję, że to się przyda. Spróbujmy. Wersja kanoniczna, piosenka pod tytułem Rozmarynowa. Zdziwiona tym, że ktoś kogoś pokonał w turnieju minni wykrzywie. Ta miłość po trzecim piwie, ta miłość w słowie po słowach. Thank you.
jeszcze jak nam. Jak w niewysłanym tym liście zacisnę rąk moich kiście, trzymając kciuki za rozpacz. Jeśli nie wierzysz, to rozpatrz. Mistrzu mojego sumienia, zawitę miłość bez drżenia. Kiedy list nie nadać, na poczcie list dzisiaj nadam. Właśnie o tym mówiłam. Ten list dzisiaj nadam.